Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I jak pamiętamy z poprzedniego odcinka Planet vs Zombies 2, skończyliśmy Food Fight, a dzisiaj mamy Iceweed. Iceweeda. Roślina Iceweed zadaje obrażenia i spowalnia zombies. Zombie z pochodniami. Mamy tutaj zwykłego Spike Weeda. Ale nie widzę naszego Ice Weeda. Czyżby się coś zepsuło? Jest Iceweed. Zobaczcie sami. Ups. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać. Ale chciałbym tego questa skończyć jutro już. W sensie w kolejnym odcinku. Może się i w tym uda. No dobra. No jejku, ten Iceweed jest gorący trochę. To znaczy gorący. Głośny. Jest to jedna z nielicznych, niewielu roślin, która jest lodową roślinką. Taka ciekawostka. Jest ona całkiem silna. Przypomina trochę... Przypomina troszeczkę tego Spikeweeda. I tego nie było w Food Fight'cie, tych levelach 15, które były. Dostajemy worki monet. Lecimy, nie śpimy. Nie dopuść, żeby zombie... Ojejku. Ojejku. Mam pomysł. To jest jakiś taki dziwny pomysł, żeby te zombie nie mogą przejść po tych kwiatkach. Znalazł za głos. Tego usuniemy. Widzieliście właśnie, plant food jest całkiem potężny. Widzimy też glumu. Nie, to nie są glumy. Są grapevine? Nie pamiętam. Nie widziałem tej rośliny dość długi czas. O nie, bo to pole się przeniosło. Nie za bardzo skumałam, o co chodzi, bo ja tu nic nie widzę. No dobra. A może jednak i w tym odcinku nawet się uda, byłoby bardzo korzystnie dla nas. Kolejne dziwne zombie. No i mamy na dzień dobry Iceweed.
No i piszutera. Takiego bardzo takiego śmiesznego piszutera. Bym powiedział. To jest nagle za głośno. Musieliby to bardziej zoptymalizować, że tak powiem, ten głos, bo to jest za głośno. Po prostu jest za głośno. Aczkolwiek same iSweet w sobie jest bardzo ciekawą rośliną. Dostaliśmy nie bez powodu też lodową miętę. No nie wiem, czy opłaca się. Wydawać hajs na właśnie iSweeta, czy go w sensie kupić po prostu. Bo warany na pewno nie będę grać. I przy okazji możemy przetestować te groszki. Takie trochę dziwne groszki. Że to jedyne groszki, które wyglądają jak prawdziwe takie groszki. Ale nieważne. Kolejny worek z hajsem. Mamy już i tak 49 tysięcy dajwów. Czwarty etap. To ten odcinek będzie krótszy. I dobrze. Kurczaki. Oj, kurczaczki. No to... Czy wy widzieliście? Level 10. A wiecie, co to oznacza? Ten iSweet jest jakiś inny, tam na drugiej, tej górnej jakby linii. Jakiś taki dziwny, jakiś taki wkurzony się zrobił. Czy to działa jak kaktus? O, dostaliśmy też truskawkę, tylko że... Okej. Te truskawki tak nie mamy za bardzo gdzie położyć. No i nie środkowej widzę duży problem.
Okej. No i ten biedny skatowany walnut. To znaczy primal nut. No właśnie, ziemniaki mają ciężko w życiu. Dostaliśmy jeszcze sadzonkę do naszego ogródka zen. No i ostatni poziom tego questa. No my dopiero mamy 11 minut nagrania. Ojoj. Ojoj. Widzę, iż mamy poważny problem. To taki zasadniczy. Zobaczyć laser beam. Tak bardziej. Ważna jest tutaj na tym poziomie, no w tym, na etapie tego, na ostatnim etapie tego questa, żeby mieć pod kontrolą absolutnie wszystko. Bo jeśli dobrze będziemy wszystko kontrolować, to nic poważniejszego się nie powinno stać, ale w momencie, kiedy stracimy panowanie nad całym polem, to znaczy nad całą planszą, no to zginiemy, gdyż idą tu surykatki równie upierdliwe, co indyki, co kurczaki. Mają tę samą mechanikę. Jestem zawodowym graczem PvZ, więc mniej więcej wiem, co się tu robi, choć przegrałem dwa razy właśnie przez zapomnienie, to znaczy zapomniałem o pierwszej mojej, że tak powiem, przegranej. Chodziło raczej o fakt tego, że zapomniałem po prostu o tym, że musimy ilość słońca jakąś konkretną mieć. Wyprodukować jakąś odpowiednią ilość słońca. Każdemu się pomyłki zdarzają, to nie oznacza, że jeśli ja gram w Plants vs. Zombies bardzo, bardzo dużo lat, to nie oznacza, że nie mogę zrobić wpadki. Każdemu się błędy zdarzają, a my skończyliśmy questa. Myślałam, że będzie wolniej to szło. A my już kończymy. Oczywiście 50 nasion do Iceweeda. No i zostało nam Jurassic Marsh i Turkey Pult. Tej areny nie będę robić. Czy coś w daily jest? Ha. 2000 monet. Jeszcze na zakończenie. Wejdźmy do almanaka. Żeby tak wam skrótowo tą roślinkę już tak pokazać i powiedzieć wam o niej. Iceweed. Dowiadujemy się, że jej bazowy koszt słoneczny to jest 150, obrażenia 10, czas załadowania to 4,5 sekundy, no i że spowalnia, a jeśli damy, że jest wzmocniony przez winter, przez tą zimową miętę, no to obrażenie zadaje 65. No i ma większego chilla chyba, albo i nie. Iceweed zadaje obrażenia i chłodzi zombie, który po nich chodzi lub przechodzi. Specjalne. Nie może zostać zjedzone przez zombie. Specjalne. Jest odporne na lodowe wiatry. Coś na zasadzie tego. Iceweed był podekscytowany, że dostał wezwanie do większej ligi. Nie mógł czekać na start. Refragating zombies will inflict damage of the team he instantly whilst. Takie to historie. A Heidsecker
O, Dimer 740. Powiem wam, Cherry Bomb ma 1900, Potato Mine 2175. Grapeshot, gdzie jest Grapeshot? 1900. To takie Cherry Bomb, ale na całe pole. Czy mamy jakieś inne kostiumy? Nie mamy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i wyczekujcie jutrzejszego odcinka z Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Trzymajcie się, pa pa.